zawsze nie wszystko wychodzi, moi drodzy, mimo dużego entuzjazmu i zapału. Dzień dobry, moi drodzy, jest niesamowity upał, dlatego majster się schował w garażu. Tu miał być wspaniały film o tym, jak to majster wynajął sobie mini koparkę, sam sobie z kolegą ogarnął obsypanie fundamentu, wsypanie piachu, potem zagęszczanie, jakieś tam prace typu kanalizacja, woda i tak dalej. I trochę już po tytule może wiecie, że nie wszystko wychodzi w życiu. Nie udają się niektóre pomysły, natomiast najpierw w początku filmu zobaczycie parę przebitek z tego mojego pomysłu wynajęcia mini koparki, moje narzekania, dlaczego to nie wyszło. No, wynajęcie mini koparki nie jest dobrym pomysłem, bo zdradzę wam taki, do takiej pracy, zdradzę wam tylko taki tip życiowy, że jeśli macie na coś pierwszy pomysł, to nie szukajcie kolejnych. Ten pierwszy z reguły się sprawdza, że był najlepszy, więc w pierwszej części filmu to, co nie wyszło, a potem w dalszej części filmu już tak, jak to powinno być zrobione, czyli zasyp, zakopanie rury, wynajęcie normalnej koparki, zagęszczanie, przyjedzie ekipa Matiego do pomocy, więc zrobimy zasyp, zagęszczanie, układanie kanalizacji, no i takie tam rzeczy, które muszą być przed wylaniem podłogi na gruncie. Przyszedł piękny dzień zasypu fundamentu i teraz jest niespodzianka. Tam stoi wynajęta mini koparka. Tutaj Maciek walczy z kanalizacją. Smarowidła potrzebujesz? I teraz tak, plan jest taki niecny, żeby zrobić nie do końca po prawej stronie, po wejściu do garażu są na półce, żeby zrobić nie do końca zgodnie ze sztuką, mianowicie kanalizację zewnętrzną ułożyć. Ze względu na to, że chcę tutaj, mam mini koparkę wynajętą, to sobie tutaj wykopię i już do przyszłego szamba tam gdzieś patyka wetknę. I żeby tutaj uporządkować, już wszystko zasypać, żeby nie robić więcej bałaganu z rozkopywaniem. Maciek tutaj wydłubał już XPS-a, bo tutaj mamy taki przepust szczelny. On tam ma uszczelkę elegancko. I teraz tutaj rureczka kanalizacyjna 160 ziemna i ją tak na styk tutaj wsuniemy. Mam nawet korek, to można będzie tym korkiem to zatkać za chwilę, żeby się nie nasypało piachu przy zasypie. I potem będziemy układać kanalizację po zasypie, a tamtą na zewnątrz już trzeba będzie zrobić zgodnie ze sztuką. O, wreszcie. Przeszło? I się XPS-a oparło. Poczekaj, by go nie wykopać. Oparło się o XPS-a, ale niedużo. Niedużo. I tu się zapianuje pianką. Miało być pianą taką do przepustów kanalizacyjnych i studni, ale niestety nie dotarła, więc będzie zwykłą pianą. Tu też nic nie stanie, bo tam jest ta uszczelka. To jest tylko proforma. Ja, i tu trzeba będzie ten dół też wydłubać, żeby był spadek, nie? Niestety, panie Macieju. Dobra. Także, moi drodzy, dzisiaj będzie zabawa w koparką, zabawa z zasypem. Postaramy się, żeby ten piach starczył, tutaj się go wrzuci. A, no i najważniejsze, jeszcze jest skoczek, więc trzeba będzie to zagęścić. Robimy zasadę po taniości, czyli to, co jest wykopane, ten piach, to jest idealny do zasypu. Wybrane zostało z grubsza większe kamienie, odpadki i miejmy nadzieję, że starczy tego piachu, jak nie, to będziemy improwizować. No więc tak, mało nagrywamy, bo jest gorąco i robota idzie dość wolno, bo mini koparka jest powolna. Maciek już ją naprawia, bo nam spadła płoza, ale na szczęście udało się to w miarę ogarnąć. Wrzucamy piachu do środka. Jeszcze nie ubijamy. Tam to było tak ubite, co widzicie, że tam palca się nie wsadzi, bo sprawdzałem to drutem, to generalnie nawet na 2 czy 3 cm nie wchodzi, więc tak naprawdę będzie się ubijało tylko to, co się wrzuca. No i mam nadzieję, to, co tutaj jest, starczy. Natomiast tutaj, o, majster rozpycha stamtąd ziemię płozą, a jeszcze to trzeba porozbijać i poniścić. No nie jest to łatwa robota i tego nie ukrywam, samemu by się chyba nie ogarnęło niestety. Zasypujemy dalej.
No i proszę Państwa, film będzie zatytułowany jako fail. Nawet nie nagrywałem tego, bo jestem tak zdenerwowany i zdegustowany, że mi się nie chciało. Zobaczycie dalszą część filmu, jak przyjedzie Mati i pomoże to ogarnąć. Nie wszystko, moi drodzy, wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. Nie wszystko się da zrobić jednak samemu w 100%. Czasem po prostu przychodzi kryzys i są takie rzeczy, których osłabiają człowieka. Już mówię, o co chodzi. Mini koparka, fajna rzecz, ale się nie nadaje do takich prac. Idzie to mozolnie, no po prostu robota, żebym ja tylko tutaj pozasypywał i trochę tu rozgarnął, no to nie robota, to naprawdę. Więc zamówię normalną koparkę, powrzuca, wyrówna tutaj ładnie ten teren, a nie taczką i wszystkim. Plus widzę, że jest za mało piachu, trzeba będzie go dorzucić, więc zamiast skoczka przyjedzie Mati z tym z zagęszczarką. No ale jakoś to ogarniemy, więc dzisiaj jest dzień kryzysu i takie też bywają. No, tyle o ile przysypane, tak żeby przyparło te folie, jeszcze tylko deskami zaraz to poukładam. Będzie dobrze. Nie wszystko wychodzi, moi drodzy, mimo dużego entuzjazmu i zapału. No a tak jest prawidłowo. Najpierw jest rureczka do wody zakopywana, o tam. Proszę bardzo, nawet jest tak sucho, że się wszystko obrywa, ale pół biedy. Damy radę. Tu jest zagęszczone, tu nie, więc na tą stronę będzie wsypane ta pozostała część piachu i wtedy się zorientuje, ile tego brakuje. I pewnie z jedną przyczepkę trzeba będzie zamówić. No i trzeba obsypać tutaj to do końca wszystko. O tutaj. Po tym nieudanym eksperymencie z mini koparką rozplantować, ale to już po to się wynajmuje koparkę, żeby człowiek ogarnął i znający się na tym, robiący to na co dzień, ogarnął, wyrównał tutaj, więc tu powinno być luksusowo, a nie takie kratery. Ja już nie mogę na to patrzeć, jak są takie kratery. No i właśnie po tym widać, jakbyśmy kopali fundament w tym okresie, czyli wtedy, kiedy jest sucho, to by się co chwila zawalało. Żeby kopać małą dziurę pod rureczkę, to kratery wychodzą. Oczywiście jakby była mini koparka tutaj, to jako tako, no ale jest jak jest, dobrze jest. No i można zasypywać. Jest zapasem. I kiedyś się tam podłączy, nawet można prowizorycznie, jak już w chałupie okna będą. Zupełnie miłosiernie, ale chłop naprawdę zrobił ładnie, jest elegancko. Jest obsypane, wyrównane, no tam wiadomo, tutaj gdzieś tam jakieś oto, coś tam tego, to sobie grabkami człowiek zrobi. Ale najważniejsze, że tam tej góry ziemi nie ma. No i tutaj mam wykopane pod kanalizację, bo tutaj będzie szambo. Więc majster teraz trochę za głębokie, ale to ja sobie poradzę. No i teraz majster będzie tutaj kanalizację kładł, żeby już potem tego nie rozkopywać. Tu piachy ładnie rozprowadzone. Tam wsypane. Niewiele brakuje. Trzeba będzie jedną pewnie wywrotkę zamówić. Tam oczywiście było bite wcześniej skoczkiem, więc nie martwię, że tak rzuciłem i nie będę ubijał. No i tutaj majster już sobie dłubie. Zaraz Wam pokażę. Lizę tam. Generalnie musiałem metrówkę dokupić. Potem tutaj wystaje. Odkopałem tam poniżej, jest rura kanalizacyjna, która stąd wychodzi, 160. Dwa kolanka 45, żeby był łagodny skręt. No i jazda w tamtą stronę długimi rurami. Spadek trzeba będzie zrobić, oczywiście zaraz to zrobię. Na poziomnicy się przyklei taki metrowej, dwucentymetrowy klocek i będzie spadek 2-3% i będzie grało i śpiewało. Tu też pustynia. Ładnie zrobiona. No i najważniejsze, że ta rura wodna została tu przekopana i ona leci tu. O, i tam skręca i wychodzi, więc mam już tą sprawę załatwioną. No oczywiście tutaj w weekend małżonka pewnie będzie z grabkami zasuwać. Ja też jej pomogę. Troszkę tu podporządkujemy. No i ja jeszcze to muszę zasypać, jak zrobię tę kanalizację. Zaraz Wam pokażę jakąś tam przebitkę z tej kanalizacji. To nic skomplikowanego nie będzie.
O, majster wam coś pokaże. Porwałem się z Mateo na słońce i położyłem tu kanalizację. Oczywiście tutaj widać, o, bez korka, bo ten korek nie pasuje, on jest od strony uszczelki. Chciałem tam taśmą zakleić, ale stwierdziłem, że olać to. Tam się jak dostanie trochę piachu, to się go łapą wyciągnie, przepłucze i tak dalej, więc majster sobie tutaj już zakupił kanalizację. 160 rura, 4 rury po 3 metry, 2 kolanka po 45 stopni i jedna rura metrowa. I elegancko mam tutaj, bo tutaj w przyszłości, o, w tym miejscu dokładnie, o tu na wjeździe będzie szambo, więc idealnie. A teraz bawię się w zasypywanie i zagęszczam wodą, żeby ta rura nie wypchnęła, ją nie opadła. No i oczywiście taki patencik tutaj na 80-centymetrowej poziomicy. Taki klocuszek z kartonów porobiłem i jak przykładam do rury, to mam wtedy idealny spadek około 2-3%, między 2-3%. To jest git, tam się nic nie wydarzy. No i przyszedł piękny dzień, zabawy w zagęszczanko. Majster pożyczył od Matiego, dzięki Mati, zagęszczarkę, więc mogę sobie na spokojnie robić wszystko. I teraz tak, plan jest taki, że tu było ubijane tym skoczkiem, więc tak naprawdę płytówka, która ubija do 35 cm, jest ok na taką robotę. I teraz majster sobie tam jest wyżej troszeczkę, bo tam było więcej narzucone, więc jest już ubite jako tak. Oczywiście to będzie jeszcze wyrównane w dalszej części filmu. Ale teraz latam sobie z zagęszczarką i ubijam to na równo jako tako, żeby móc zrobić kanalizację. Kanalizację teoretycznie powinno się robić, jak już się całość zasypie, ale niestety ja nie mam na to za bardzo czasu na czekanie na piach, potem mnie czas goni, więc tam jest już dosyć wysoko, wykopie się, ułoży i delikatnie się potem ubije i przejedzie raz tylko zagęszczarką nad tą kanalizacją. Nic się nie powinno stać, zwłaszcza, że tam dużo piachu już będzie. To nie jest, że najpierw układamy kanalizację i potem zasypujemy, bo to była katastrofa. No i jak widać, jeszcze trzeba będzie wymierzyć mniej więcej, ale podejrzewam, że około 20 ton, czyli jedna 4-osiówka piachu do zagęszczenia tutaj trzeba jeszcze wsypać, bo jest go za mało. Bardzo ładnie się ubija, mimo że jest upał. No, ubije i będziemy sobie wyznaczać pomieszczenia, żeby zobaczyć, gdzie ma być kanalizacja. Potem jak wymierzymy sobie pomieszczenia, to położymy sobie kanalizację. Wstępnie zobaczymy, gdzie co ma wyjść. Potem będziemy kopać, składać. To wszystko będzie. Do roboty! Majster sobie rozkłada kanalizację z racji tego, że jest upał nieziemski. To wpadłem na genialny pomysł, że na spokojnie sobie to rozłożę z małżonką. Kupiłem niesamowite ilości kanalizacji na Allegro, słuchajcie. Jest 3/4 taniej niż w sklepach, marketach budowlanych. Za całość, którą zamówiłem, zapłaciłem 800 zł, a w sklepie budowlanym 2500. I oczywiście jest plus taki, że jak się wyrobimy w 14 dni, a się wyrobimy, to połowę mogę oddać, ile chcę, i mi zwrócą kasę, a coś czuję, że dużo zostanie, bo majstra instalacja jest niesamowicie prosta. Tutaj zakopałem już kanalizację wchodzącą do domu. Ona sobie tu wchodzi. I od razu mamy rurę 160 i redukcję trójnikiem na 110. I ta jeszcze będzie wydłużona, idzie do kuchni. To jest linia ściany kuchni i łazienki. To jest łazienka generalnie. I ta pójdzie od razu do kuchni. I tam potem w tej pierwszej warstwie się rozdziela to na zmywarkę, umywalkę, zlewozmywak i inne pierdoły. Tu od razu
niestety kolejnym trójnikiem, bo jest mała łazienka, więc jest trochę blisko, ale powinno to funkcjonować. Od razu rozdzielę to na wannę i umywalkę. Dalej mamy rurę 160 metrową, nie, półmetrową i damy w rogu kibelek, tak jak ta deska, to wejście do kibelka się kończy i damy na kibelek, oczywiście wszystko do góry, to zaraz pokażę. Damy 110 na kibelek, to już za dużo, idziemy 160, 160, 160, 160, wychodzimy do korytarza, redukcja od razu na 110, tam będzie zaślepione i skręcamy rurami 110 do kotłowni, sznurkami sobie oczywiście rozciągnąłem pomieszczenia jak będą. Skręcamy do kotłowni i tutaj dajemy do góry 110 odpływ do pieca, do kratki ściekowej, no może pralka jak się zmieści, no ale to się zobaczy, zawsze gdzieś to można wepchnąć, to nie jest przecież rura pod ciśnieniem. I tu na końcu, tu damy do góry rureczkę z odpowietrzeniem kanalizacji. Jeszcze się zastanawiam tylko, w którym miejscu dam to odpowietrzenie kanalizacji. Czy tu, ale to wyjdzie przy kopaniu, bo nie chcę zrobić numeru, że mi wyjdzie rura na oknie na przykład, więc to jeszcze się zastanowię, ale generalnie to jest niesamowicie prosta instalacja. Powyciągamy oczywiście uszczelki, żeby nie było, żeby się nie pobrudziło to wszystko. Składałem sobie na sucho, bo potem tego nie wyciągniecie. No i dobra, i trzeba kopać. Majster kopie i montuje od razu. A potem trzeba będzie, bo jeszcze błąd zrobiłem, to trzeba będzie dziurę odkopać i sprawdzić, czy leje się ta woda, jak się tam leje. No nic. Nie nagrywam jakoś niesamowicie dużo, bo jest naprawdę upał, więc ja sobie tu pokopię. Kopanie to nie filozofia. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, małżonka siedzi, to znaczy, że szykujemy się do składania już kanalizacji. Majster wykopał, całkiem dobrze się kopie, mimo że ubite strasznie mocno. I teraz tak, pierwszą część sobie na sucho ułożyliśmy, to jeszcze nie jest wypoziomowane. Przypominam, że spadek kanalizacji musi być 2% dla rury 160, 3% dla rury 110. Jak damy średnio 3, to też nic się nie stanie. Na poziomicy mam doklejony kawałek kartonika, który podwyższa i wtedy będzie idealny spadek. I teraz tak, to jest ten sucho złożone. I teraz tak, to będzie wychodziło w kuchni, to będzie wychodziło w łazience, tutaj będzie do wanny, do umywalki i ewentualnie do pralki, jeśli będzie trzeba, to powinno zdać egzamin. Tutaj do kibelka, też się mieści idealnie w łazience. Piachem się nie przejmujcie, bo my będziemy szmatką przecierać przed każdym składaniem wszystkiego i mokrą. To i wsadzać uszczelki. No i tutaj wychodzi z łazienki. Jest redukcja na 110. Tu będzie korek, a tu skręcamy na kotłownię. I teraz, żeby było łatwiej, to ja już tutaj to pozasypuję. Poustawiam, żeby mi się to nie majtało i dopiero za chwilę, po tym jak tu się zrobi, to pójdzie kotłownia. Jeszcze trzeba będzie dodać rury tutaj 110 do góry wychodzące i trzeba je będzie na równi z tym sznurkiem zrobić, żeby nie wystawały przy zalewaniu chudziaka. Trochę mogą zawsze być w dół, bo to zawsze można odkuć, znaleźć, nie ma z tym problemu, zrobi się dobrą dokumentację zdjęciową. Więc teraz tak, więc my to teraz rozbieramy. I może fragment, jak to ustawiam, małżonka nagra i wtedy będzie łatwiej. Na pewno muszę to teraz rozebrać wszystko z powrotem. To jest bardzo łatwo, bez uszczelek. I każdy element przetrzeć szmatką i na uszczelka poskładać. A żeby nie było do końca profesjonalnie, to będziemy skręcać na płyn do mycia naczyń, nie profesjonalną pastę, bo to nie ma potrzeby. A i używajcie pędzelka. Wylejcie sobie trochę płynu do naczyń na jakiś pojemniczek i pędzelkiem, bo ja już sobie łapy pociąłem, więc nie polecam. Czy ja już mówiłem, że wupał to nie jest najlepsza praca, ale trzeba zrobić. Mamy położoną kanalizację tak jak trzeba, spadki są zachowane, jest git, naprawdę. I teraz sobie to troszkę unieruchomimy, zagęścimy, zanim tu powsadzamy te w
wystające już z docelowej posadzki odpływy. Przypominam, że żeby było to dobrze zrobione, to każdy taki kącik tutaj musi być dwoma kolankami 45, raz i dwa, nie 1,90, bo kąt będzie wtedy za duży i może się to przypychać. Nie używamy, używamy do zagęszczenia wody, natomiast nie używamy jej za dużo, bo woda też potrafi wypchnąć. Więc bierzemy sobie, obsypujemy po boczkach, o tak, niedużo. A no i oczywiście najważniejsza rzecz, przed tym zasypaniem należy sprawdzić, czy to działa. Wlaliśmy do tego powiadrze wody, odkopaliśmy tam miejsce docelowe, które zasypaliśmy, ale to już mniejsza o to. I rzeczywiście spływa. Oczywiście na końcu jeszcze nagramy i pokażemy z końcówki, jak wlewamy i spływa. Natomiast warto to przed zasypaniem zrobić. O, i tam, gdzie się da, to wsypujemy trochę tak, o, żeby to odgęścić. Starając się tutaj oczywiście nie wsypać do kanalizacji. Zaraz to woda i tak zrobi nam całą robotę. Tam, gdzie się da, to trzeba to wsypać i unieruchomić. Tu się nie martwimy, bo to i tak zrobimy, ustawimy już docelowo na rurce wychodzącej do góry. I bierzemy wiaderko z wodą i delikatnie, o, widzicie, o to chodziło, żeby ten piaseczek sobie tam powpływał i zamulił nam. Na całości trzeba to powsypywać piaseczku, zagęścić. Mówią, żeby wężem tego nie lać, za duże ciśnienie, że wypłucę. Nie wiem, chyba będę delikatnie lał wężem, będzie git. Nie będziemy się męczyć. Spiemy dalej. O, upał jest naprawdę niemiłosierny. Ale kanalizacja jest zrobiona. Kotłownia, odpowietrzenie zaczynając. Kotłownia do pieca, do tam kratki odpływowej, ściekowej. Dalej idąc, łazienka, kibelek, łazienka, wanna, umywalka i kuchnia tutaj. Ktoś tam zapewne powie, że za mało tych odpływów, za dużo. Generalnie słuchajcie, powiem wam tak. Ile ludzi, tyle opinii. Jeden będzie mówił, że będzie działać, drugi będzie mówił, że nie będzie działać, a w praktyce tak działa, więc pogadać zawsze można. Uważam, że będzie git. Towaru kupę do zwrotu, jeszcze drugi karton jest w garażu. No i tutaj te 5 kominków, które trzeba zrobić do końca, i zaślepki przed zalewaniem, one będą wychodziły tak jak sznurki równo. Trzeba to jutro będzie zrobić. Dla was to chwila, dla mnie to dzień. Teraz sprzątam. Idę odpocząć. A tu majster odkopał rurę i ona, widać wodę, przelewa się elegancko. O! Będzie pięknie. Powiem wam, że to będzie jeden z dziwniejszych odcinków, który kręcę, bo będzie naprawdę mega vlogowo, bo akurat jest taki zbieg okoliczności, że jest kupa roboty, ciężko to nagrywać. Wszystkie gromy na mnie idą, w sensie wiele rzeczy nie idzie, ale powoli wychodzimy na prosto. Tam, da-da-dom. Proszę bardzo. Dzisiaj pada. No majster sobie tutaj elegancko dzięki temu zagęścił, zagęszczara sobie stoi. Jest naprawdę, o, kamień. Kanalizacja jest położona. Tu wystają tylko grzybki. Teraz taki protip. O, generalnie ona musi być tak, że jest na równi przyszłego chudziaka. I może być troszkę poniżej, aby nie wystawała, bo jak poniżej, to się trochę odkuje. O, i tu
tutaj mam nałożoną uszczelkę z tego wyjętą, żeby potem było łatwiej to wyjąć. Ustawiam do sznurka sobie wysokość. No i tak sobie to idzie. Oczywiście jest dalej nierówno, bo nie ma jeszcze tyle piachu, ile trzeba. Tutaj, jak się zauważy, no to jest różnica. I tu trzeba dowieść tego piaseczku. No i tu oczywiście wyrównać, to będziemy z Matim wszystko robili. Bo przyjedzie pomagać mi na zalewanie Mati. I ogarniemy to. No i teraz jeden błąd już zrobiłem. Wychodzi mi odpływ do kuchni na linii ściany. Więc albo będę musiał trochę przesunąć ścianę, albo po prostu na linii ściany i lekko podkuć ją. Nie problem. Drobiazg. No ale jest kanalizacja, jest jak kamień. Wykorzystałem to, że padała, właściwie taka mrzawa leciała i to długo, więc to się pięknie zagęściło i ubiło. No i majster tutaj porobił takie bajery. Łapałem tutaj takimi uchami, żeby to się nie napierało. I wszystko jest tutaj przyłapane. Woda też. No i ten arocik tutaj do światłowodu w przyszłości. On wychodzi w kuchni, ale to tam podłogą się go pójdzie do salonu. Gdzieś tam się w rogu zrobi półeczkę na ten router i będzie grało i śpiewało. No, on idzie. O tam. O. O tam idzie, nie? Tu? Tu. Także robota naprawdę luks. Muszę te wymiary wziąć wszystkie, spisać w telefonie, żeby potem wiedzieć, gdzie odkuć. I tak samo, ponieważ zakopałem tutaj tą rurę kanalizacyjną, to muszę wiedzieć, gdzie ona jest, więc ja sobie też wezmę wymiary, na której tu i to ma być, w którym miejscu bramy, no i wynikowo będzie tutaj odpływ. I tyle. Tak to wygląda. Czekam na Matiego. Mati przyjedzie, dorzucimy piach. Zamówię 20 ton, zobaczymy, czy dostarczy. Wyrównamy, zagęścimy, położymy siatkę, zrobimy prowadzenia pod ściąganie betonu. Zamówię beton B15 chyba. Na kudziaka się daje chudziak 10 cm, nie musi być więcej. No i będziemy zalewać. A, no jeszcze siatka przeciwskurczowa, ale to wszystko będzie.